Czytam to, sezon trzeci, część druga. Robert Kasprzycki, jak zwykle trzy książki. Powieść historyczno-szpiegowska oraz powieść. Kłaniam się i zapraszam. Pierwsza z książek, Karl Frode Tiller, Osaczenie. Osaczenie jest powieścią opowiadaną z trzech perspektyw, przez trzy osoby, które znają postać główną. Tą postacią główną jest pacjent szpitala psychiatrycznego, który musi odzyskać pamięć, odzyskać siebie i określić siebie na nowo. Oczywiście, jak to zwykle bywa, rzecz znana także z filmów Kurosawy, że jeżeli opowiada na nas kilka osób, tak naprawdę nie znamy żadnej prawdy. To nie jest tak, że gdzieś tam się sumują te relacje, tylko czasami się po prostu zupełnie rozbiegają. Dla tych, którzy lubią norweską prozę, to będzie dalszy ciąg znanego im świata. Dla tych, którzy lubią thriller, to będzie dalszy ciąg znanego im świata. Dla tych, którzy lubią książki o odzyskiwaniu siebie, to też będzie dalszy ciąg znanego im świata. Dla mnie ta książka nie była jakimś szczególnym objawieniem. Oczywiście widziałem na okładce rozmaite nagrody, które ona zyskała i doceniam to, natomiast cieszę się, że tak mnie nie przeniknęła, bo jakieś strzępy gustu być może we mnie własnego zostały, nie tylko wmówionego. I to nie jest książka dla mnie, natomiast na pewno jest to książka dla tych, którzy lubią norweskość, którzy lubią dobrze opowiedziane historie i którzy po prostu pasują do takich, a nie innych narracji. Osaczenie bowiem jest książką napisaną świetnie, świetnym językiem, bardzo dobrze przetłumaczoną i wartą głębszej uwagi, bo jak się okazuje, jest jeszcze kilka części dalszych, więc to nie jest tak, że po tej ostatniej kartce, którą Państwo zobaczycie, historia się kończy. Czyli jak w życiu. Książka numer 2, Mark Ribling, Kościół szpiegów. Tajna wojna papieża z Hitlerem. Oczywiście można ironicznie rzec, że tak tajna, że nawet sam Pius XII nie wiedział o tej wojnie, że ją prowadzi. Niemniej jednak książka Riblinga pokazuje, że to, co wcześniej mówiono na temat Piusa XII jako tutaj cudzysłów papieża Hitlera, nie do końca jest prawdą. Gra, którą toczył papież i papiestwo i kościół z nazistami, była bardziej skomplikowana i dokumenty, do których dotarł Ribling, w jakimś sensie nie tyle rozjaśniają sprawę, co pozwalają sobie ocenić rozmaite czynniki. Książka napisana jest bardzo dobrym językiem, bardzo sprawnie, lekko, wciągająco. Postaci, które tutaj się pojawiają, są trochę jak z komedii slapstickowej zdawać by się mogło, bo wymyślanie tajemniczych jezuitów, którzy są tajnymi agentami, brzmi jak z jakiegoś dowcipu. Natomiast w tej wersji rzeczywiście rozmaite zakony kościoły i odłamy w kościele stanowiły rodzaj kordegardy papieskiej, czyli armii specjalnej, która walczyła z nazistami. 2000 lat niemalże tradycji kościoła sprawiły, że te wojny mają może trochę inny wymiar i trwają trochę dłużej i na innych poziomach, natomiast w książce Riblinga są one równie pasjonujące jak to, co czasami widzimy na ekranie kin. Na zakończenie książka Wojciecha Engelkinga Lekcja anatomii doktora D. Od razu powiem, że jest to kawał literatury, nie tylko dlatego, że książka ma 600 stron, czyli nie ma tutaj żadnych żartów, ale poza tym dla mnie jest ona splątaniem, stopem kilku nazwisk, między innymi takich jak Celine, Littell i Welbeck. Samotność, ciemność, okupacja, mrok. Nie tylko dlatego, że w tle mamy doktora Mengele i alternatywną historię rozmaitych losów tegoż doktora. Nie tylko dlatego, że drugim z bohaterów jest młody doktor, singiel, żyjący sobie w Warszawie, żyjący wyuzdanie, kupujący sobie kobiety na wolnym rynku gdzieś w Brazylii, przywożący je sobie jak towar do Warszawy. Po tym lekkim wprowadzeniu widzimy już, że postacie są raczej antypatyczne, ale Engelking, mimo swego młodego wieku, bo ma lat 20 parę, stworzył tak irytującą, boleśnie bolesną postać, że czyta się to znakomicie i te 600 stron mija po prostu jak jeden wieczór, czego Państwu i sobie życzę. Natomiast książka ma w sobie rodzaj takiej wciągającej mocy, która na pewno zostanie na dłużej i z tymi nazwiskami, które rzuciłem, się skojarzy, bo jest napisana świetnym językiem, napisana na temat i to, co się dzieje w niej pod kątem logiki, zjawisk, zdarzeń i splątań, jest naprawdę przejawem wysokiej maestrii, zwłaszcza jak na tak młody wiek. Wojciech Engelking, Lekcja anatomii doktora D. Czytam to, odcinek drugi, części trzeciej. Dobiegł był końca, jak zwykle trzy książki. Karl Frode Tiller, Osaczenie,
Mark Dibbling, Kościół Szpiegów, a także Wojciecha Engelkinga, Lekcje anatomii doktora D. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Zachęcam do bliższego przyjrzenia się tym dziełom. Ukłony, Robert Kasprzycki. I'm reading it. I read it. Ja czytam, tak? I read it. Season 3. Jackson, read it. I read it. Read it! Spróbujmy.